pierwszym rok. Bez muzyki mija prawie rok. Pytasz mnie, jak się z tym czuję, ja wciąż tego nie pojmuję. Nasuwały się pomysły, po czym każdy stracił zmysły. Pytasz mnie, jak to się stało, lenistwo nas pokonało. Robimy kolejny hit, tak się kończył ten nasz pierwszy. Wtedy miałem nadzieję, że z dnia na dzień się robię lepszy. Nie brakuje mi odwagi, ja nie przywiązuję. Ale wciąż brak ci powagi, łatwo wybić z równowagi się udasz. Ale to nie obchodzi mnie, ludzie wokół mówili mi, że jestem na dnie. Ale jak dziś ich mam, zamknę im mordy, kiedy 100% siebie dam. Godąc patrzę swoich bluzki, przydatne byłyby rózgi. Szukasz obrażeń jak na obdukcji, gdy słuchasz nuty od kart produkcji. No dobra, idziemy sobie. Praca, praca. Ma dylemat, kiedy daję odkapę, trzeba pisać poemat. Każdy chce poruszyć jakiś ciężki temat, ale chętnych na realizację nie ma. Za mną czuł ekipą, bardzo ciężkie czasy, ale to już pora, aby się wziąć do pracy. Nagrać jakiś album i zarobić trochę hajsu. Nie, no to żart, te zarobki to kawał szajsu. Samochody w rządku, jakbym jechał na A4. Wszyscy jadą do studia nagrywać nowe numery. Teraz nadszedł czas, aby nad muzą przejąć stery. Wziąć się do roboty i już nie robić afery. Robię nutę bez refrenu, bo nie lubię się powtarzać. Wolę wciąż mądrości na każdym traku namnażać. Dlatego mam dla was wszystkich bardzo ważny przekaz. Jak masz jakiś pomysł, to nigdy nie możesz zwlekać. Słuchaj, no tutaj przyszliśmy sobie wypić piwo w ogóle, nie? Ale taka impreza jest, że ja pierdolę, ja bym górę! Przerwy prawie rok, powiem trochę się zmieniło. Mieli nagrać 10 nutek, a woleli wypić piwo. 3 wyjazdy prawie, by znów z ekipą swą nagrać. A padło tylko pytanie, gdzie jest kurwa flaszka? No cóż, takie jest już nasze życie. Wreszcie się obudził, by zrobić nowe odkrycie. Wreszcie ruszył dupę, wreszcie mam już jakąś wizję. Chcę wypełnić moją misję. Czasem warto byłoby pomyśleć o przyszłości, marzeniach, karierze oraz życiowej miłości. Ale pamiętaj, że nic nie jest podane na tacy. Do tego można dojść jedynie dzięki ciężkiej pracy. A więc wam wszystkim radzę wziąć się szybko do roboty, jeśli chcecie, żeby były z was życiowe koty. Ważne jest bycie osobą ambitną, bo dzięki tej cesze jesteś jednostką wybitną. Yo! Musisz iść i walczyć. Osiągniesz cel. Prędzej czy później go osiągniesz, ale musisz iść do przodu, przejść, walczyć o swoje.